Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I ten odcinek powstał na życzenie dwóch osób. Jedna, która ukrywa się pod pseudonimem Polski Viper, prosiła mnie, zrobiła sobie czaderskie intro, to znaczy kolega pewnie jej zrobił, to znaczy jemu zapewne. Zrobił mi intro i on nie potrafi je wstawić przed film. No więc ten problem dzisiaj rozwiążałem. A druga osoba prosiła mnie po prostu, żebym rzucił cokolwiek na kanał, więc właśnie otrzymuję odpowiedź na swoje żądanie. I teraz przechodzimy już do naszego poradnika o wstawianiu intra. Potrzebujemy pliku z intrem i pliku z jakimś filmem, do którego to intro chcemy wsadzić. W każdym Windowsie mamy program, który nazywa się Windows Movie Maker, dlatego wyszukujemy sobie Movie Maker. Ciekawe, czy wy to teraz widzicie, chyba nie. Ale trudno, uruchamiamy sobie Movie Makera właśnie. Aha, tutaj mamy Skype sobie. Tu mi ktoś pisał, o proszę, youtuber Polski Vipek właśnie. Dobra, to otworzę sobie naszego. Dobrze, tak wygląda nasz program. I w tym momencie się zaczyna. Dobrze. I klikamy tutaj sobie na to okno, albo dodaj wideo i zdjęcia. To są dwie różne rzeczy. To jest dokładnie to samo, patrzcie. Tak, tutaj mam mnóstwo odcinków klonorsów, które bardzo legalnie pobrałam sobie z internetu. Ale to mniejsza z tym. No i tutaj dostałem od niego to intro, które właśnie on chciałby wkleić. Naciskam otwórz. To intro mi się tutaj wstawia. Musimy po chwilę poczekać, zanim on tutaj sprawdzi te kilka rzeczy. Właściwie nie wiem, dlaczego on tego nie zrobił, bo to jest strasznie krótki film. Pewnie dlatego, że nic. Dobra, poczekamy sobie chwilę. Albo ja zrobię pauzę na chwilę. W każdym razie w tym czasie możemy sobie jeszcze otworzyć to i znaleźć sobie, ja sobie tutaj poszukam jakiegoś tego pliku, który chciałbym połączyć. O, tutaj są skakowane chwile barysów. O, proszę, tutaj mam folder z moimi tymi filmami na kanał. Nie tylko. Proszę, tak. Aha. I no to teraz może, żeby było śmiesznie. Albo dobra, pójdę inaczej, wideo. I mam tu jakiś strasznie krótki ten. Dobra, bierzemy miecz świetny. Nie wiem nawet, co to jest. No, to jest krótkie przynajmniej. I teraz nie wiem, co się dzieje z tym. Tym czymś. Dlaczego to nie działa? Dobra, klikamy usuń, dodamy to jeszcze raz. Pobrane to chyba były. Zgubiłem sobie. Ekstra. Dokumenty. Tak, dokumenty. Dobra, Polski Vipek intro. Dobra, Polski VIP-u, twoje filmy nie działają. W takim razie wezmę sobie jakiś inny przykład, na przykład bombę, nie wiem nawet co to jest, ale może będzie się załaduje szybciej. Bynajmniej. Oj. Ktoś mi się w ogóle chyba w tym programie czuje mocno. W takim razie damy sobie jeszcze drugi mecz. Dobra, mam tutaj dwa mecze i załóżmy, że ten. Dobra, ja sobie je sobie trochę przedłużę. Czyli szybkość to jest tak, żeby były dość długie. No i to jest nasz piękny film, który trwa niemal 2 sekundy. I teraz uznajmy, że ten pierwszy to jest intro, a drugi to odcinek. No i teraz w jaki sposób chcemy, żeby to mieć w jakiejś postaci takiej, którą możemy na przykład opublikować na YouTube. Klikamy zapisz film. I wybieramy zalecane ustawienie dla tego projektu, albo wysoką rozdzielczość, nie wiem.
kilka tam dobrych rzeczy macie, to znaczy ja większość zrobię sam. Tutaj wybieracie nazwę, na przykład intro plus film, zapisujecie sobie. Ty bandikamie nagrywasz czy nie? I teraz on to będzie robić bardzo wolno, jak widać, ale on to zrobi w końcu. I jak to się zapisze, to wtedy wy możecie sobie ten plik otworzyć i wrzucić na YouTube. W tym odcinku to by było już na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli się wam spodobało, no to z pewnością wam się spodobało. I już kończę, bo nie wiem, co mówię. Do widzenia.